Teoretycznie miłości nie da się opisać, a tym bardziej zmierzyć. Ale da się w niej wyodrębnić trzy składniki, które powodują, że jest kompletna. O tym opowiem Ci w dzisiejszym odcinku. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od samotności do miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska-Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Robert Sternberg z Uniwersytetu Yale stworzył koncepcję miłości, która bardzo mi się podoba. Według niego miłość składa się z trzech elementów: namiętności, intymności i zaangażowania. Wszystkie trzy są potrzebne, aby ta miłość była pełna, kompletna. Namiętność to jest biologiczny komponent miłości. Tutaj na to wpływa, w dużym stopniu wpływają hormony. Ma ona charakter zmysłowy, erotyczny i charakteryzują fizyczne podniecenie, silne pragnienie cielesnej bliskości. I ta namiętność, ten komponent może prowadzić nas do zaporczości, czy ocierać się na przykład o fascynację na granicy obsesji. I często jest tak, że właśnie na pierwszym etapie znajomości może ona grać pierwsze skrzypce, bo to są te motyle w brzuchu, wydaje nam się ktoś fajny. I czujemy coraz bardziej, szybciej rosnący pociąg fizyczny. Ale trzeba pamiętać, że namiętność bez intymności jest egoistyczna. Jeżeli koncentrujesz się tylko na namiętności, to nie jesteś w stanie rozwinąć pełnej miłości. Właśnie drugi komponent to intymność. Intymność, czyli emocjonalny komponent, bo bez niej miłość to złudzenie sterowane przez hormony. Intymność rozwija się w czasie, przez wzajemne poznawanie się osób. To o ile namiętność może wybuchnąć w jednej chwili, to do intymności potrzebujesz czasu, bo ona zawiera w sobie elementy takiej głębokiej przyjaźni, poczucia bycia bratnią duszą, takie pragnienie bliskości i akceptacji powoduje intymność. Osoby, które łączy tak rozumiana intymność, znają się lepiej niż ktokolwiek i akceptują siebie nawzajem takimi, jakimi są. To jest takie, się to kojarzy właśnie z tym stwierdzeniem, że jak masz prawdziwą z kimś intymność, to nie wstydzisz się stając przed nim nago, ale nago nie tylko fizycznie, ale też pokazując swoje wszystkie błędy, braki, nieumiejętności, to wszystko, czego się wstydzisz. Nie boisz się tego pokazać, bo wiesz, że zostaniesz przyjęta. Te obie osoby, kobieta i mężczyzna, nie muszą nic przed sobą ukrywać. Mogą się dzielić swoimi sekretami. I właśnie dzięki temu też wzmacniają poczucie wzajemnej bliskości. Wiesz, pary, które zaryzykowały, otworzyły się i zbudowały taką intymną więź, doświadczają bliskości, akceptacji i wsparcia. Trzeba mieć do tego odwagę, żeby dzielić się przeżyciami i umieć się komunikować, ale ci, którzy nie weszli z lęku, nie weszli na ścieżkę intymności, pozostają wyobcowani samotni w relacji. I właśnie, żeby budować dobrą relację, trzeba pracować nad umiejętnością wyrażenia swoich potrzeb, ale też nad komunikacją z pozycji ja, czyli mówienia, co u mnie się dzieje, bez oskarżania, oceniania. To wymaga treningu. Czyli mamy dwa już omówione komponenty miłości, namiętność i intymność. Przechodzimy do trzeciego, zaangażowanie lub przywiązanie, też czasami tak tłumaczone. To jest taki rozumowy komponent miłości, czyli mamy biologiczny, emocjonalny i rozumowy. To jest deklaracja trwania przy sobie mimo niepewności, co przyniesie życie, co przyniesie przyszłość. Oczywiście to hasło jest też w przysiędze małżeńskiej, ale to zaangażowanie też się buduje z czasem i nawet jak jeszcze nie zaręczyliście się, jesteście parą czy w związku na wyłączność, to już powinna być ta, chociaż częściowo, taka deklaracja, że chcemy przy sobie trwać, tak? Patrzymy na to, czy nam się ułoży, ale próbuję z Tobą zbudować związek. Chcę z Tobą zbudować związek. Zaangażowanie to chęć utrzymania związku i branie odpowiedzialności za niego. Wiąże się też z gotowością do pracy nad związkiem, przezwyciężeniem problemów.
To jest ten element, który mówi ci, że traktujemy siebie na poważnie. I zobacz, te trzy elementy, intymność, namiętność i zaangażowanie powinny tworzyć trójkąt równoboczny. Powinny być takim samym nasileniu. I ten trójkąt równoboczny wraz z w trakcie rozwijania waszej relacji czy później małżeństwa powinien poszerzać swoje pole, czy się zwiększać. I nie można, jeżeli tylko koncentrujesz się na jednym z trzech komponentów, no to zobacz, jak występuje tylko namiętność, to masz zauroczenie. Wygasa namiętność, wszystko się kończy. Gdy występuje tylko intymność, bez namiętności, zaangażowania, to masz przyjaźń. A gdy występuje zaangażowanie, to jest coś takiego, nie wiem, pustego. Pusta miłość, bierze za Ciebie odpowiedzialność, ale nie łączy nas żadna emocje, nie łączy nas ten komponent biologiczny, nie pociągasz mnie, no pusta miłość. I im siła tych elementów też jest większa, tych trzech jednocześnie, tym większa jest miłość. I dlatego tak ważne jest, żebyś w okresie randkowania, a później narzeczeństwa i oczywiście też małżeństwa, bo wraz ze staniecim na ślubnym kobiercu nie kończy się praca, żebyś dbała o wzrost wszystkich trzech elementów, ty i oczywiście twój mężczyzna. Bo dzięki temu wasza miłość stanie się silniejsza i zdolna przetrwać w trudne chwile i kryzysy, bo one będą. To oczywiste. I jeszcze chcę powiedzieć, bo mówiłam o tym, że jak jest tylko jeden element, a co się dzieje, jak tylko są dwa? Możemy zrobić takie różne miksy. Na przykład jak masz namiętność i intymność, to jest taka miłość romantyczna. To jest taki pociąg fizyczny z głęboką troską, ale bez zaangażowania i brania odpowiedzialności za związek. Nietraktowanie go jako z czegoś stałego na przyszłość. I jeżeli wchodzisz w taką miłość romantyczną, czyli masz namiętność i intymność bez zaangażowania, To jest trochę tak, że oddajesz się namiętności, okazujesz akceptację, wsparcie wzajemne, czujesz, że jesteście dla siebie stworzeni, takie pokrewieństwo dusz, ale dosyć szybko się rozstajecie, bo gdy pojawiają się trudności lub związek wymaga pracy, to lub jedna osoba powinna podjąć pracę nad sobą, to wszystko się rozpada, bo nie ma tego zaangażowania. I zobacz, jak miłość romantyczna jest promowana w kulturze. Drugi typ to miłość bezmyślna. Tu mamy namiętność i zaangażowanie, a intymność występuje minimalnie. I w tym związku partnerzy praktycznie się nie znają. Ich zaangażowanie, czyli branie odpowiedzialności za związek, opiera się wyłącznie na pociągu fizycznym. I takie relacje są często niestałe. Namiętność jest niestała. Jest też miłość przyjacielska, to połączenie intymności i zaangażowania, mocnego zaangażowania, silnej intymności, ale z minimalną namiętnością. To jest taka forma długoletniej, głębokiej przyjaźni, no ale nie miłość kompletna. Jeżeli chcesz stworzyć miłość kompletną, to jeszcze raz, musisz dbać o rozwój czy pogłębianie wszystkich tych trzech elementów składowych, czyli namiętności, intymności i zaangażowania. Oznacza to, że w okresie randkowania i narzeczeństwa bliskość fizyczna powinna pogłębiać się wraz ze wzrostem zaangażowania i intymności, tak by w pełni zrealizować w małżeństwie, gdzie masz poczucie, gdzie jest deklaracja tego wzięcia odpowiedzialności. I uważaj, bo też możesz nie kłaść w ogóle akcentu na namiętność, w ogóle z niej uciekać, żadnego dotyku, przytulenia, pocałunku, nic, bo nie, wiesz, musimy zbadać intymność i zaangażowanie. To też nie jest dobre, bo to musi iść wszystko jakby równolegle. Ten trójkąt, to ma być trójkąt równoboczny, który poszerza się, powiększa, ale proporcjonalnie. I zobacz, namiętność można pielęgnować na przykład przez czuły, wymowny dotyk. Troszczenie się o intymność to na przykład akceptacja, spędzanie czasu razem, ale też uważne słuchanie. A zaangażowanie to docenianie drugiej strony. Traktowanie jego, czy jeżeli słuchają nas mężczyźni, to jej, jako części samego siebie. Czyli też dbanie o jego, jej potrzeby.
patrzenie, co tej drugiej osobie jest potrzebne. Zatem, już kończąc, pomyśl, jak dotychczas było w Twoich związkach. Czy budowałaś tą miłość proporcjonalnie, czy nieproporcjonalnie? I co możesz zmienić? Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt@kierunekmałżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.